Cześć moi drodzy, mówi Szymek. Przyszedłem do tego lasu, gdzie chodziłem kiedyś. O, się skęsknię moi drodzy za tym miejscem. Myślałem, że nie można tędy chodzić. Takie jedno moje ulubione miejsce, do którego czasami wpadam. Na to wygląda, że pomimo lockdownu można tędy chodzić. Ja natomiast, kurde, miałem sprawdzić, jak nagrywam. No, dobra, bo muszę sobie telefon ustawić, aby wiedzieć, jak nagrywam filmik. Sprawdzam, jak moje GoPro radzi sobie w lesie. Wydaje mi się, że nie będę miał takich drgań. Nie mam jeszcze tego, jak się to nazywa, gimbal. To takie urządzenie, że niweluje drganie. Nie wiem, jak się to po polsku nazywa, statyw. Ale bardziej bym powiedział gimbal. To na pewno jakbyście teraz oglądali moje filmiki przy użyciu gimbala, to moje wideo byłoby dużo ostrzejsze. Duchy wyraźniejsze. Jak ja sobie chodzę i filmuję las. Dawno tu nie byłem, powiem wam. Bardzo dawno byłem w tym miejscu. W tym roku mamy dosyć ładną wiosnę, bo to jest dopiero początek maja. 2 maj 2020 rok. I mówię wam, jak ja się cieszę, że to miejsce jest otwarte dla ludzi. Akurat to miejsce nie jest zamknięte i strasznie się cieszę, że dzisiaj przyjechałem tu, bo mamy bardzo ładny dzień. Tylko że bym chciał dla was nagrać filmik. Jeszcze mam 40 sekund. Muszę sobie telefon mój ustawić tak, aby nagrywać takie do 3-minutowe filmiki. Bo jakbym za długo nagrywał, to filmik by się długo, jakby wam to powiedzieć, na YouTube za długo dodaje się taki film. O, nawet mi się nie drga GoPro jak idę. Tak ciekawie tą kamerę, moi drodzy, ustawiłem. Wypróbuję kilka opcji, które mogłyby mi pomóc przy nagrywaniu podczas tej pogody, bo nie wiem, czy to się nagra dobrze. Wziąłem sobie 2 zapasowe baterie, moi drodzy. Jednej rzeczy nie zrobiłem. Mianowicie takiej, żeby wziąć zapasową kartę pamięci. 3 minuty muszę zamykać.